Drodzy moi, niekiedy spotykam takich ludzi, którzy mówią, że oni nie modlą się za siebie, że oni przede wszystkim modlą się za wszystkich w rodzinie, za tych wszystkich, którzy potrzebują pomocy. I na pierwszy rzut oka byśmy powiedzieli, bo oni mówią tak, że to jest takie egoistyczne, kiedy przejaw egoizmu, kiedy ja modlę się za siebie, abym, nie wiem, nie modlił się za innych ludzi. Ale kiedy zastanowimy się nad tym, to jest takie ciekawe, że bardzo często ci ludzie, którzy nie modlą się za siebie, a modlą się za innych, modlą się dlatego, że pewne rzeczy rodzą w nich strach. Pewne rzeczy, pewni ludzie są dla nich ciężarem. Tak na koniec, kiedy modlą się na przykład, aby dzieci nasze się nawróciły, aby sąsiad przestał pić, bo jest alkoholikiem, aby, nie wiem, mój mąż był bardziej, nie wiem, lepszym człowiekiem. Tak na koniec i tak żądają ci ludzie, aby Bóg przemienił dookoła nich rzeczywistość, żeby mogli zyskać pokój. Tak na koniec ci ludzie tak samo są egoistyczni. Dlatego, że żądają od Boga, żeby zmienił ich dzieci, żeby zmienił męża, albo małżonkę, albo sąsiada. Czyli byśmy powiedzieli, że te ich pragnienie miałoby przejść przez tych ludzi, zmienić ich życie, a na koniec przynieść pokój i radość ich sercu. Tylko jest jeden mały problem. Żeby Bóg mógł spełnić to, czego oni pragną, musiałby dotknąć wolnej woli każdego z tych to ludzi, którzy mogą, że nie chcą przestać być alkoholikiem, albo może te dzieci nie chcą chodzić do kościoła, albo może nikt nie chce z tej okolicy czy z tego grona ludzi, o których oni się modlą, zmienić swoje życie. Czyli ja mogę całe życie prosić, Panie, zmień moją mamę, Panie, zmień moją siostrę, zmień moich braci w zgromadzeniu, zmień ludzi, którzy są moimi parafianami, żeby byli lepsi. Ale pod tym naprawdę się kryje to, że ja chcę, aby Bóg zmienił świat, żeby mi w tym świecie było lepiej. A teraz Bóg mówi, no dobrze, ale co mam zrobić z wolną wolą tych wszystkich ludzi? Co mam ich manipulować, żeby zmienić ich według Twoich pragnień? Wtedy zrozumiałem, że jest o wiele prostsza droga, aby zyskać wewnętrzny pokój. Jest o wiele prostsza droga, aby człowiek zyskał szczęście, które Bóg chce mu dać. A które jest niezależne od tego, czy ludzie dookoła mnie się zmienią, albo się nie zmienią. A jest to druga, gdzie ja mówię, Panie, Ty przemieniaj moje serce. Ty zrób tak, żeby któregoś dnia przestało mnie denerwować to, że moje dzieci, albo mój mąż, albo moja żona, albo sąsiad jest taki, jaki jest. Daj mi taką cierpliwość, daj mi taką mądrość, daj mi taki wewnętrzny pokój, którego nikt nie może mi wziąć. A to dla Boga jest wspaniała nowina. Dlatego, że Bóg wtedy ma otwartą przestrzeń działania w moim życiu, dlatego, że ja swoją swobodną wolą mówię, ja chcę, abyś mnie zmieniał. Kochani, to jest bardzo ważne. Bóg chce, żebym ja ze swoim sercem przyszedł do Niego i powiedział, Panie, ja chcę wszystko, co masz dla mnie. Pismo Święte mówi, że Bóg chce mi dać więcej, aniżeli zdolny jestem zrozumieć i pragnąć. Dlatego, że wiele razy nasze pragnienia są bardzo ograniczone. Mówimy, Panie, daj mi zdróweczko, Panie, daj mi wiele pieniędzy, daj mi dobrą pracę. A tak mamy bardzo często ograniczone pragnienia. Ale kiedy powiesz, Panie, ja chcę wszystko, co Twój Syn wysłużył, Ty napełniaj moje życie tym, co jest mi potrzebne, rób mnie szczęśliwym. To Bóg to zrobi. I wtedy zrozumiałem, że Bóg pragnie, abyś przyszedł przed Niego ze swoim sercem i egoistycznie powiedział, ja chcę wszystko, co dla mnie przygotowałeś tu na ziemi, abym poznał Ciebie jako miłującego, jako kochającego Ojca, jako wszechmogącego Boga, który chce budować moją wiarę i budować moje zaufanie, abym kiedyś przeszedł przez tajemnicę śmierci w wierze, że nie możesz mnie okłamać, bo przecież w moim życiu zjawiłeś się jako żywy Bóg. Bóg chce, abym był przed Nim super egoistyczny. Ktoś powie, dlaczego? Dlatego, że jest wszechmogący i nieograniczony i każdemu człowiekowi daje na to prawo. Że Bogu nie przeszkadza, kiedy ja powiem, ja chcę wszystko, bo jest Bogiem i Ty też możesz przyjść przed Niego i powiedzieć, ja chcę wszystko. I Ty też możesz przyjść do Niego i powiedzieć, ja chcę wszystko.
Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że Bogu dawasz szansę zrobić cuda w twoim życiu, przemieniać twoje serce, przemieniać twój sposób myślenia, dać do twojego życia nadzieję, dać sens wielu rzeczy, które przeżyłeś w swoim życiu. A wtedy stajesz się na tym świecie światłem Jego miłości. I przez ciebie zaczyna kochać tych ludzi, których byś chciał zmienić. Pamiętam, jak moja mama, dlatego że moja rodzina była niewierząca, ja nigdy swojego ojca, swojej mamy, swojej babci z jednej strony, z drugiej strony rodziców, nigdy nie widziałem, żeby się modlili jako dziecko. Nas w modlitwie uczyła stara kobieta, która przychodziła do nas, kiedy mama była w pracy, a ojciec był w więzieniu i uczyła nas modlitwy. To była droga, na której Bóg uczył mnie modlitwy. I teraz pamiętam po latach, jak nawróciłem się, jak szukałem Boga w moim życiu, to ja mówię, że szukałem Boga dlatego, że zażyłem, co znaczy żywot bez Boga. Że rodzice mogą dla swoich dzieci bez Boga, kiedy nie szukają Boga, kiedy się nie modlą, kiedy nie prowadzą życia sakramentalnego, kiedy się nie spowiadają, tak zrobią z tego życia piekło dla swoich dzieci, które kochają. Nawet nie są tego świadomi. I teraz po latach mama mi mówi, wiesz Tomasz, ja widziałam, że jak ty się modlisz, oni oglądali telewizję z siostrą, a ja powiedziałem, że przez rok nie będę oglądał telewizji, że będę się modlił różaniec i modliłem się wieczorem różaniec. A ona mówi, ty nas do niczego nie zmuszałeś, ale ja widziałem, że Bóg przemienia ciebie, a ja to czułem, że kiedy się modlę, jestem bardziej łagodny, cierpliwy. Popatrz. To dopiero to, że Bóg przemieniał moje serce i w moim życiu stawał się atrakcyjny dla mojej rodziny. To tą rodzinę zaczęło zmieniać. Nie to, że ja się za nich modliłem. Do dzisiaj modlę się o konieczne rzeczy, ale przede wszystkim modlę się, Panie, zmieniaj moje serce. Aby człowiek, który się ze mną zetknie, widział we mnie Twoją miłość, Twoją cierpliwość, Twoją dobroć. Bo nawet jeśli bym się modlił całymi dniami za wszystkich, a szlak by mnie trafiał w każdej sytuacji, z jakiej sytuacji, w jakichś okolicznościach, to co z tego, że się modlę, jak nie ukazuję na tym świecie Twojej obecności, Twojej dobroci, Twojej szlachetności. A wtedy zrozumiałem, że najważniejszą rzeczą w moim życiu jest szukanie Boga dla siebie. Dlaczego to jest takie ważne? W życiu nie doświadczyłem bliskości ojca, który dałby mi poczucie bezpieczeństwa. Nie miałem dobrej relacji z moją mamą. Ja mówię, że spotykałem się z nią przez szybę, żeśmy komunikowali do siebie, ale jakbyśmy nie mieli ze sobą relacji. A teraz jak było ważne, żebym w życiu zażył to wszystko, co jest mi potrzebne, abym dojrzał do wielkości dojrzałego człowieka, mężczyzny. Ja nienawidziłem siebie jako mężczyzny. Nie umiałem siebie przyjąć, dlatego że męskość kojarzyła mi się z agresją, z nieodpowiedzialnością, niezdolnością opanować swoją seksualność. A teraz jaka była droga, kiedy Bóg musiał uczyć mnie akceptacji samego siebie, uczył mnie kochać samego siebie. Jak może ksiądz służyć mężczyzną na przykład, jeśli sam nienawidzi siebie jako mężczyzny? Jak mogę służyć ludziom, jeżeli nie wiem sam sobie ukazać akceptację, miłość, zrozumienie. A wtedy mój Bóg był potrzebny w moim życiu, aby mi się zjawił jako ojciec, który się o mnie stara. A on to robił. A nie mam ojca, tak ty bądź w moim życiu ojcem. Ukaż mi, jak mnie kochasz. Od bardzo prostych rzeczy nigdy mój ojciec mnie nie nauczył pływać. Nie miał czasu na to za bardzo. Jak mnie uczył, to trzymał mnie na pasku. Ponieważ się go bałem, tak z tego nic nie było. Bóg sam mi dał na przykład trenera, gdzie mi mężczyźni, z którymi pracowałem, zapłacili trenera i uczył mnie pływać kraulem, co było dla mnie niemożliwe do zrealizowania. Nigdy nie nauczył mnie mój ojciec jeździć na nartach, a zawsze za tym tęskniłem, miałem narty, ale nie miał mnie kto nauczyć, nie miał kto zapłacić, bo nie było pieniędzy, trenera. Tak znaleźli się ludzie, którzy powiedzieli, Tomasz, bez tego, żebym im to mówił, my cię nauczymy jeździć. I bardzo dużo takich najprostszych, byśmy powiedzieli, ktoś powie, co to takiego wielkiego dla mnie, jako dziecka, które gdzieś w głębi serca się skrywało, a które nie miało relacji z ojcem, który wychodził z więzienia i do więzienia wracał. Obecność Boga, który troszczy się o mnie w tych małych rzeczach, gdzie dorosłego człowieka jako 45-letniego uczy kraulem, albo 40-letniego uczy jeździć na nartach, było bardzo ważne. Nie mówię o innych rzeczach. Gdzie Bóg leczył moje serca, a stopniowo uczył mnie szacunku do samego siebie jako człowieka, jako mężczyzny. Że dziś mogę powiedzieć, Tomasz, jesteś
wspaniałym człowiekiem. Bóg cię wspaniale stworzył. Masz słabości, grzechy. Ale jestem dumny z siebie. Mogę powiedzieć, kocham siebie miłością, której Bóg mnie uczył. Bracia, sestry, ktoś powie, to jest egoizm. Tak, ale Boży. Popatrz, ludzie, którzy myślą, niekiedy mamy takich rodziców, którzy powiedzą, ja nic dla siebie nie chcę, ja chcę tylko, żeby moje dzieci były szczęśliwe. Ale to jest takie ciekawe, że za jakiś czas ten człowiek jest zgorzkniały. Zaczyna robić wyrzuty swoim dzieciom, że aha, nie pamiętaliście o moich urodzinach, nie pamiętaliście o naszej rocznicy, a tyle razy jestem sama, a wy nie macie dla mnie czasu. A ja mówię, że niekiedy ci ludzie są podobni do takiego drzewa, które powiedziało już, aha, ja nie chcę wilgoci z ziemi, ja nie chcę słońca, ja będę żywił się owocami, które są zrodziła. Ale wyobraź sobie drzewo, które będzie się żywiło owocami, to znaczy te owoce muszą spaść, zgnić, iść do ziemi, a wtedy to te korzenie zaczną ssać z tej zgnilizny, z tych soków, które tam się dostaną. I tak ci ludzie niekiedy wyglądają. Ja nie chcę nic dla siebie. Ja chcę, żeby świat był szczęśliwy dookoła mnie, żeby moje dzieci były szczęśliwe. Ja wszystko robię, jak one będą szczęśliwe, tak i ja będę szczęśliwy. To nie jest droga, gdzie twoje serce znajdzie pokój i radość. To nie jest droga, gdzie będziesz czuła się czyniony szczęśliwym przez Boga. Dlatego, że nigdy owoce, które dałeś w swoim życiu, nigdy twoje dzieci nigdy cię nie uszczęśliwią, bo nie są tego zdolne. Nigdy nie są zdolne spłacić ci to wszystko, co zrobiłaś dla nich. Nigdy mąż nie jest schopny spłacić to, co małżonka zrobiła dla niego, ani małżonka nie jest schopna spłacić to, co mąż zrobił dla niej. Nigdy. Dlatego, że za tym wszystkim kryje się ogromne pragnienie ludzkiego serca. A wtedy zrozumiałem, że na modlitwie, w życiu duchownym, ja przede wszystkim muszę stawać przed Bogiem jako drzewo, które jest głodne i potrzebuje, aby Bóg mu dał wszystko, aby mogło wydawać owoce. A jak czujesz, że Bogu zależy na twoim życiu, na różne sposoby, to jest tak, że Bóg w żywocie każdego z nas będzie się zjawiał w inny sposób. W moim żywocie tak się zjawiał, dlatego, że ja miałem takie potrzeby. Ja nie miałem uporządkowane relacje z Ojcem, ale spotykam mnóstwo ludzi. Wiecie, na przykład taka ciekawa rzecz. Przychodzi do mnie kobieta, która ciągle obmawia wszystkich. Dookoła. I już przychodzi na spowiedź roki. To już jest może 5, może 10 lat. A któregoś dnia już tak mi było ciężko to przyjmować. Mówię, posłuchaj, przyjdź do mnie i chcę posłuchać troszeczkę o twojej przeszłości. Co się tam stało takiego? I nagle się okazuje, że ta kobieta nigdy w życiu nie powiedziała, że miała ojca alkoholika, który ich bił. Musieli uciekać wieczorem na przykład ze swojego domu i spać u sąsiadów. A pamiętam taką sytuację, kiedy mi mówi, że ojciec kupił dzieciom pieska małego, a potem tego pieska wziął, nagniewany, bo coś go tam rozdrażniło, wrócił pijany z jakiejś karczmy czy z czegoś tam i tego psa wrzucił do pieca i kazał dzieciom patrzeć, jak ten pies tam palił się na żywca. A ona mówi, ja nie wiedziałam, co mam zrobić, ja bałam się, że ten ojciec, bo te dzieci płakały, że za chwilę chwyci to jedno najmłodsze dziecko i też wrzuci je do pieca. I teraz popatrz, ta kobieta przeżyła tak ogromną traumę w swoim życiu. Ale nigdy tego nie mogła powiedzieć, bo powiedzą na przykład rodzinie, nie śmiesz tego powiedzieć. Nawet proboszczowi o tym nie mów w spowiedzi, bo to jest tajemnica rodzinna. I teraz to dziecko, a potem dorosły człowiek żyje z tą traumą całe życie. I przez 50 lat, 60 lat nikomu o tym nie mówi, co przeżył. I teraz co? Ból, który skrywa się w jego sercu, wylewa się w ten sposób, że ten człowiek krytykuje wszystkich dookoła, bo nie wolno mu krytykować ojca i matki, którzy go skrzywdzili. A są różne wydarzenia, gwałty, zneużywanie seksualne w rodzinie. Jest tak ogromna boleść w sercach ludzi, że niekiedy jestem przestraszony tym, co tam widzę. Powiem sobie, no dobrze, ja wiele przeżyłem, ale ten człowiek przeżył piekło w swoim życiu. A teraz popatrz, Bóg ma jednego człowieka w twoim życiu, który w te wszystkie miejsca może się dostać i przynieść tam jego łagodność, jego dobroć, jego cierpliwość, zrozumienie i uzdrowienie, które wysłużył nam Bóg. A tą jedyną osobą jesteś ty. Nikt nie będzie miał dla ciebie zrozumienia,
poza tobą. Nikt nie wejdzie do pewnych sfer, jeśli ich nie otworzysz, jeśli ich nie ukażesz Bogu, jeśli nie powiesz: Panie, uzdrów mnie, wynagrodź mi to, co nie dostałem. Ja pracowałem w więzieniu, wiecie, i organizowałem spotkania dla więźniów, żeby ich przygotować do sakramentu małżeństwa. I pamiętam taką sytuację, jak jeden z chłopów słucha psycholożki, takiej kobiety, która przyszła i mówi o życiu rodzinnym, jak to ładnie rodzice wieczorem siadają i dyskutują o tym, co dzieci niedobrego zrobiły i teraz co mają robić. A on mówi: jakie tam dyskusje, mój ojciec wziął rzemień, zlał mi tyłek, co mi tutaj gadacie, dla mnie są bajki. Zranienia, które człowiek nosi, niekiedy są tak wielkie, że on nie jest zdolny wyzwolić się ze szponów tego wszystkiego, co przeżył w życiu, i prowadzić normalne życie, założyć normalną rodzinę, być normalnym ojcem i normalną matką, bo przeżył tego zbyt dużo w swoim życiu. I jeżeli egoistycznie ten człowiek nie powie: Panie, staraj się o mnie, uzdrów moje serce, to zranienia, które sam ktoś mu zadał, ten człowiek potem zadaje swoim dzieciom. To jest matka, która biła, bita po twarzy przez swoją matkę, a potem tak samo bije swoje dzieci, a nie jest zdolna zatrzymać ręki. Bo ból, który jest w niej, jest tak wielki, że ona nie wie w nerwach zatrzymać tej ręki. Dlatego, że nigdy na koniec nie rozwiązywała ten problem, nigdy nie prosiła Boga, aby ją z tego uzdrawiał. Dlatego, bracia i siostry, egoizm w chrześcijaństwie jest podstawową rzeczą i bardzo ważną. Tylko taki specyficzny egoizm, gdzie coraz mniej oczekuję od ludzi, bo mało mogą mi dać, a coraz więcej oczekuję od Boga, który może mi wszystko dać. Amen.